W jednym ze starszych odcinków Encyklopedii Staropolskiej opowiadałem Wam o tak zwanych zajazdach, czyli zazwyczaj bezprawnych napadach na sąsiedzkie dobra. Obszarem dawnej Rzeczpospolitej, który zasłynął z tego typu wydarzeń, były tereny województwa ruskiego. Ziemia lwowska, halicka, przemyska czy sanocka. Nie był to wynik wyjątkowego zepsucia moralnego szlachty tych terenów. Stało się tak za sprawą Władysława Łozińskiego, żyjącego na przełomie XIX i XX wieku historyka amatora i powieściopisarza zafascynowanego kulturą staropolską. W 1903 roku wydał on jedną ze swoich najsłynniejszych prac, zatytułowaną Prawem i Lewem – Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku. Łoziński, badając akta sądów grodzkich, wydobył na światło dzienne dawne waśnie, spory, krwawe jatki i napady, jakich dopuszczali się szlacheccy sąsiedzi na terenie Czerwonej Rusi. To on przedstawił szerszej publiczności postać Stanisława Stadnickiego, łańcuckiego diabła, do początku XX wieku raczej nieznaną. Sugestywne opisy niezbyt miłych poczynań braci szlacheckiej zainspirowały wielu późniejszych twórców, którzy właśnie w Prawem i Lewem szukali pierwowzorów szlacheckich awanturników, często dodając im romantyczne rysy. I tak województwo ruskie zaczęło być kojarzone z podobnymi postaciami i ich zachowaniem. W dzisiejszym odcinku Encyklopedii Staropolskiej przytoczę kilka najbardziej interesujących fragmentów Prawem i Lewem, pozwalających uzmysłowić sobie, jak krwawo i bezlitośnie wojowali między sobą niektórzy panowie bracia. Tłem dla naszej opowieści będą ruiny zamku Kamieniec w Odrzykoniu. W pierwszej połowie XVII wieku zamieszkane były przez dwa skłócone i nieustannie procesujące się rody – Firlejów i Skotnickich. W pierwszych dziesięcioleciach wieku XIX właścicielem zamku stał się Aleksander Fredro, znany pisarz. Poznawszy historię dawnych właścicieli, uznał ją za fantastyczny materiał na utwór literacki. Tak powstała Zemsta, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami komedia, ciesząca się niesłabnącą popularnością po dziś dzień. Zanim przejdziemy do meritum, warto zwrócić uwagę, że Łoziński, pisząc Prawem i Lewem, bazował na jednym, bardzo konkretnym typie źródeł – aktach sądowych. Takie podejście budzi wątpliwości współczesnych historyków. Autor w swoich notatkach źródłowych był lakoniczny, nie dokonywał krytyki wewnętrznej i zewnętrznej źródeł. Niekiedy in extenso czerpał z obfitego, ale co trzeba podkreślić, jednostronnego materiału ksiąg grodzkich i ziemskich. Kiedy spojrzymy krytycznie na twórczość Łozińskiego, należy stwierdzić, że wykorzystując tylko jeden typ źródeł, księgi sądowe, uzyskał niezwykle jednostronny obraz ówczesnego społeczeństwa staropolskiego. Nie zmienia to oczywiście faktu, że słynny lwowianin wniósł bardzo wiele do badań na temat postaw szlacheckich XVII wieku. Jego prace są nie tylko cenne poznawczo, lecz zwyczajnie interesujące, choć należy je studiować świadomie. Choć wielu współczesnych aktywistów historycznych z chęcią wykorzystałoby Prawem i Lewem, aby udowadniać rzekomą moralną zgniliznę szlacheckiego społeczeństwa, warto mieć na względzie, że badane przez Łozińskiego źródła były w zasadzie aktami kryminalnymi i jako takie stanowią raczej ciekawostkę, a nie koronny dowód w wielkiej dyskusji o postawach osobowych dawnych obywateli Rzeczpospolitej. Tak jak nie oceniamy współczesnych społeczeństw na podstawie działalności morderców i złodziei, tak nie powinniśmy robić z naszymi szlacheckimi przodkami. To powiedziawszy, przechodzimy do clou dzisiejszego odcinka. Zdecydowana większość sąsiedzkich konfliktów opisywanych przez Łozińskiego bierze się ze sporów majątkowych. Jeżeli ktoś w dobie staropolskiej rozpoczynał ryzykowny konflikt z sąsiadem lub członkiem własnej rodziny, to głównie po to, aby zdobyć ruchomości i nieruchomości swojego adwersarza. Nienawiść rodziła się niejako po drodze i czasami przybierała monstrualne rozmiary. W ziemi lwowskiej najlepszym tego przykładem był krwawy spór, jaki rozgorzał w latach 20. XVII wieku między braćmi Łachodowskimi, najstarszym Stanisławem i młodszymi, Aleksandrem i Markiem.
Przyczyną była, a jakże, kwestia podziału ziemi po zmarłym ojcu, kasztelanie Janie Łachodowskim. Zgodnie ze zwyczajem, to najstarszy syn miał największe prawo do spadku i to on rozdzielał go między młodszych braci. Pierworodny Stanisław Łachodowski cieszył się żołnierską sławą. Był lisowczykiem, brał udział w bitwie pod Martynowem, w której wyróżnił się walecznością. Jak to w dobie staropolskiej bywało, z żołnierską fantazją szła jednak w parze buta i arogancja. Dobra ojca podzielił najprawdopodobniej tak, żeby zaspokoić przede wszystkim swoje potrzeby. I bynajmniej na tym nie poprzestał. W 1626 roku Stanisław zlecił swoim ludziom najechanie dóbr swoich młodszych braci. Sam pozostawszy w jednej z gospód lwowskich, w której leczył u Cyrulika wojenne rany. Jego ludzie nie spisali się zbyt dobrze. Zobaczywszy przewagę w szeregach Aleksandra i Marka, postanowili odstąpić od zajazdu, obiecując powrót w większej kupie. Młodsi łachodowscy nie zamierzali jednak czekać. Zebrali na prędce kilkadziesiąt ludzi i uprzedzili kolejny zajazd, napadając na starszego brata w gospodzie, w której przebywał. I tak zaczęła się prawdziwa jatka. Młodsi łachodowscy rozgonili Stanisławową czeladź. Wpadli do izby i postrzelili brata z samopałów. Pewni, że zginął, opuścili gospodę. Wracając do swoich dóbr, napotkali jednak Bernardynów, którzy spieszyli na miejsce zbrodni. Doszli więc do wniosku, że ich adwersarz mógł przeżyć zamach. Mieli rację. Swojego dzieła dokończyli więc w bardzo okrutny sposób. Po powrocie do gospody, trzema strzałami powalili brata z krzesła, na którym siedział. Leżącego już na ziemi poczęli rąbać i kłuć sztychami szabel, serca macając. A jakby rozbestwieni widokiem krwi braterskiej, pastwili się nad jego trupem, obcinając mu ręce. Po tym straszliwym czynie obaj łachodowscy złupili pomieszkanie zamordowanego. Zabrali szkatułę z pieniędzmi, skrzynię z srebrem, szaty, broń, kobierce, a nawet jego konie. Zażywał ten niecnota naszego i brał nasze? My też będziemy brać i zażywać jego. Mówili przy tym plądrowaniu. A to wciąż nie wszystko. Wywlekli trupa swojego brata przed gospodę, wrzucili na wóz i oddalili się do swoich włości, aby pozbyć się ciała. Po drodze Stanisławowa ręka drgnęła, zapewne w pośmiertnych konwulsjach. Widzący to bracia rzucili się ponownie na szczątki. Głowę roztrzaskali strzałem z samopału, a drgającą rękę do reszty odrąbali. I dalej. Przybywszy do swego domu, przywołali jakiegoś oprawcę i kazali mu rozpruć zwłoki brata. Ciało zaś samego nieboszczyka Stanisława, sprośnie i mizernie w kolasę nakrytą rzuciwszy, nie wiedzieć dokąd wysłali i ukryli. Za ten potworny czyn skazano Marka i Aleksandra na karę infamii. Ten pierwszy uniknął większych konsekwencji, ponieważ wstawił się za nim najpierw hetman Stanisław Koniec Polski, a później sam król Władysław IV Waza, który rehabilitację Marka uzależnił od jego udziału w wyprawie smoleńskiej roku 1633. Wiele wskazuje na to, że w jej trakcie lub krótko po niej Marek zginął śmiercią żołnierską. Innym wielkim gwałtownikiem ziemi lwowskiej opisywanym w Prawem i Lewem był niejaki Aleksander Sienieński, spokrewniony zresztą z łachodowskimi. Wśród wielu popełnionych zbrodni zasłynął on wymyślnym morderstwem szlachcica Andrzeja Rusieckiego, którego podobno wywlekł z karczmy, straszliwie obił, a następnie uwięził i zabrał do swojego zamku, aby tam dokończyć dzieła. Kazał Rusieckiemu przynieść wina, aby się pokrzepił na śmierć. Potem słudze swemu Łochińskiemu do niego z pistoletu strzelić kazał. Łochiński wykonał rozkaz, ale strzał nie był śmiertelny. Rusiecki żyw jeszcze począł błagać o litość. Nie wzruszyło to serca Sienińskiego. Wziąwszy pistolet i ręką go swą nabiwszy, dał znowu Łochińskiemu z rozkazem, aby lepiej strzelał i Rusieckiego albo w głowę, albo w piersi kulą ugodził. Sługa spełnił wolę okrutnika, strzałem celnym zabił szlachcica. Sienieński nastawał też na dobra swojej teściowej, Zofii Strusiowej, wdowy po słynnym wodzu Mikołaju Strusiu. Gdy ta dogorywała w swoim zamku w Strusowie, Sienieński poczyniał sobie z jej majątkiem, jak ze swoim. Nie spodobało się to m.in. powiernikowi Zofii, szlachcicowi Wawrzyńcowi Zaleskiemu. Pewnego dnia, było to w roku 1629, Sienieński wybrał sobie ze stajni kasztelanowej konia i chciał go ze sobą wziąć do Pomorzan. Oparł się temu Zaleski.
kazał Sienieński pochwycić Zaleskiego, wyprowadzić go z zamku Strusowskiego na pole, tak aby jęki i wołania o ratunek nie dobiegły do uszu Kasztelanowej i wymierzył mu 200 plag. Niesyty jeszcze zemsty, na pół żywego przywlec kazał do przygotowanego w tym celu kamienia i wyciągniętą na tym kamieniu lewą dłoń starca szablą własnoręcznie odrąbał. Jeszcze jednym ciekawym sporem wydobytym przez Łozińskiego i zaprezentowanym w Prawem i Lewem był ten między Adamem Kalinowskim i wojewodzicem ruskim Stanisławem Daniłowiczem. Obaj szlachcice szczerze się nienawidzili, czemu dali wyraz podczas uroczystości pogrzebowych Zygmunta III Wazy. Wówczas to Daniłowicz zasadził się na Kalinowskiego w jednym z krakowskich zaułków. Daniłowicz muszkiety i strzelby pod Delię tajemnie zakrywszy, sam z parą pistoletów i pod wierzchnią suknią pałasz dobyty mając, na Kalinowskiego uderzył. A gdy Kalinowski witać go chciał, miasto od witania sam z pomocnikami nieobaczkiem poranił go i posiegł, niespodziewanie z tłumem nastąpiwszy tak, że Kalinowski do broni przyjść nie mógł. Zaraz na obydwie ręce pokaleczył i głowę z tyłu i na inszych miejscach razów wielkich i szkaradnych zadał. Z kolei w ziemi halickiej głośno było o sporze starosty trębowelskiego Jerzego Bałabana ze Stanisławem Jabłonowskim pod czaszem królowej Cecylii Renaty. Poszło o dobra i zamek w Perechińsku. Pierwotnie dzierżawione były przez ród Bałabanów. W 1637 roku Władysław IV Waza przekazał całość Stanisławowi Jabłonowskiemu. Ten z królewskim dekretem w dłoni wygonił bałabanową załogę z zamku i zajął dobra. Jednak wkrótce został z nich wyparty przez zbrojną czelać Jerzego. Zdecydował się więc na bardzo radykalną reakcję. Z armatą różną, działkami i hakownicami ponownie obległ zameczek, tym razem już ze skutkiem. Dziury w chałupach chłopskich wysiekawszy, przez nie do zamku strzelano, 4 godziny go dobywano. Zamek opanowawszy, czelać wszystką tam będącą wysieczono i pozabijano. Rzeczy wszystkie w skarbcu zabrano. Na większą wzgardę i kontempt praw szlacheckich ludzie Jabłonowskiego ciała zamordowanych, tyrańsko ze wszystkiego obnażywszy i z szat poobdzierawszy, psom i bestyjom na pastwisko za zamek precz powyrzucali i on ich ciał wydać nie chcieli. Ostatecznie Jabłonowski utrzymał się w Perechińsku, a jego działania uznano za intromisję, czyli legalne zawładnięcie. Nie poniósł więc żadnych konsekwencji swoich niecnych czynów. Innym skandalem, który wstrząsnął ziemią halicką, był ten związany z braćmi Bełzeckimi, młodszymi Bonaventurą i Teodorem i starszym Ewarystem. I tu, podobnie jak w przypadku braci Łachodowskich, przyczyną był podział ojcowizny. Od tej chwili, 1645 roku, toczy się formalna wojna między braćmi. Następują zajazdy, oblężenia, krwawe potyczki. Obok Teodora staje przeciw Ewarystowi także najmłodszy z Bełzeckich, Bonaventura, tytułujący się dworzaninem królewskim. Zarzuca on Ewarystowi, że przy podziale ojcowskiej schedy ciężko go pokrzywdził. Spór między Bełzeckimi potrwał kilka lat, a jego głównym efektem było to, że potężny niegdyś halicki ród niemal całkowicie stracił na znaczeniu. Gromadzone przez pokolenia skarby rozeszły się w mgnieniu oka, trwonione na kolejne zbrojne zaciągi, po to, aby dokonywać za ich pomocą napadów. Z kolei w ziemi Przemysko-Sanockiej, poza opisywanymi już w Encyklopedii Staropolskiej perypetiami stadnickich czy krasickich, głośno było o awanturze, jaka wywiązała się między Ligenzami, młodszym Andrzejem oraz starszym Mikołajem Spytkiem, panem na Rzeszowie. I tu powodem był spór o schedę po ojcu Andrzeja, rzekomo nieuczciwie rozdysponowaną przez jego brata Mikołaja. Andrzej, choć młodszy i mniej utytułowany, nie bał się swojego stryja. W 1603 roku napadł pod nieobecność właściciela na zamek rzeszowski, doszczętnie go plądrując. W odpowiedzi Mikołaj napadł na dobra bratanka w Zwierńczycy i Starej Niwie. Z miesiąca na miesiąc spór eskalował. Jego wielkim finałem było starcie, jakie doszło pomiędzy stronnikami Andrzeja i Mikołaja, gdy ci spotkali się na roczkach w Przeworsku. W mieście rozgorzała wówczas prawdziwa bitwa.
Kasztelan, Mikołaj z Pytek-Ligenza, miał przeważające siły i dążył do pojmania Andrzeja, który jednak obwarowany dobrze w swojej gospodzie bronił się jak lew i wytrzymywał przez cały dzień aż do późnego wieczora szturmy kasztelana z taką walecznością, że kasztelan ustąpić musiał pierwszy z placu boju, straciwszy 6 zabitych. Daleko ciężej okupił swój ostateczny sukces Andrzej, bo stracił 21 ludzi zabitych, nie licząc już wcale rannych, a nadto zabrał mu stryj 45 koni, między nimi jednego wronego wysokiej ceny wraz z bogatym złocistym rzędem. Na tym remisie ze wskazaniem jednak walka się nie skończyła. Kluczowe, podobnie jak w przypadku braci Łachodowskich, było pozbycie się trupów, które mogły być wykorzystane jako dowód w sprawie i zaprezentowane przed sądem. Nazajutrz długi szereg wozów poruszał się drogą z Przeworska do Przemyśla, a na wozach tych leżały trupy zabitych, wiezione dla prezentowania w grodzie. Ponieważ obu stronom zależało na tym, aby przeciwnik zwłok nie prezentował w grodzie i tym sposobem nie stwierdził urzędowo faktu zabójstwa, więc nie dano nieboszczykom spokoju i po śmierci, usiłując ich odbić i zgubić. Powiodło się to jednak tylko kasztelanowi, którego ludzie pode wsią Urzejowice odbili ciała 15 żołnierzy Andrzejowych. Tak, że Andrzej prezentować mógł tylko 6 swoich trupów w grodzie przemyskim. Triumfował więc Mikołaj z Pytek-Ligenza, wielki pan, który później długo opierał się Stanisławowi Stadnickiemu, słynnemu diabłu. Ale to już zupełnie inna historia, zasługująca na odrębny odcinek. Zaprezentowane dzisiaj krwawe waśnie między szlachtą ziemi ruskiej to tylko niewielki wycinek historii, które zebrał Łoziński w swoim Prawem i Lewem. Dlatego, jeżeli zainteresował Was ten temat, serdecznie zachęcam do lektury całej książki. Tym bardziej, że jej wydanie z 1904 roku dostępne jest darmowo w Bibliotece Cyfrowej Polona. Choć wiele przytaczanych przez lwowianina wydarzeń to niebywałe okrucieństwa, należy pamiętać, że są one tylko wycinkiem ówczesnej rzeczywistości. Obok awanturników pokroju Jerzego Krasickiego, Grand Judge, w województwie ruskim żyli przykładni obywatele, jak brat wspomnianego Marcin Krasicki. O obu postaciach opowiadałem już na moim kanale. Obok półdzikich Łachodowskich reprezentantem ziemi ruskiej był też Stanisław Żółkiewski, który nie wahał się oddać życia w obronie ojczyzny. Czy arcybiskup Jan Zamoyski, nie mylić ze słynnym kanclerzem, który już za życia zwany był dobrym duchem ziemi lwowskiej. Wszystkie te postaci, dobre i złe, tworzyły barwną mozaikę społeczną dawnej Rzeczpospolitej. Czasem zdarzało się również, że w jednej osobie kumulowały się cechy nadspodziewanie pozytywne i negatywne jednocześnie. Tak było w przypadku słynnego uczonego warchoła, Jana Szczęsnego Herburta, który z jednej strony był jednym z największych poetów i myślicieli swoich czasów, z drugiej zawziętym awanturnikiem, intrygantem i ostatecznie bankrutem materialnym i moralnym. Tej postaci poświęcę kolejny odcinek Encyklopedii Staropolskiej. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, serdecznie zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrybowania mojego kanału. Możecie też wspierać mnie za pośrednictwem portalu Patronite. Wielkie dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. Czołem!